Siemaneczko, ludzka, dziś pokażę wam, jak powstają odcinki na mój kanał, jak je nagrywam, jak montuję, a więc zaczynamy historyjkę, jak to po prostu powstają te filmy, a więc buja. Co tutaj nagrać? Może... Może... Nie, pewnie... Myślimy... Może sobotnie pogadanki? Coś? Nie. A może by tak... Może coś na YouTubie będzie? Chociaż... Chociaż nie, no coś innego. Dobrze, a więc teraz układamy statyw pod mikrofon, a więc bierzemy płyty. Rozpoznanie pokażę, żeby nie było w jakiej gry gram. I tak zobaczycie, powiem wam kiedyś, za niedługo, zobaczycie dlaczego. Bierzemy takie coś i układamy to tutaj. Opa! No. Mam nadzieję, że nikt tego nie słyszał. Dobrze. Układamy dalej. I jak już mam tutaj poukładane takie coś, taki stosik, to teraz bierzemy takie płyty z PSP. Kładziemy to mikrofon z taką jakby stójką tutaj, więc je rozkładam. Opa, i mam mikrofon i teraz włączamy go on i wygląda mniej więcej w sposób za mikrofon, dlatego nie ma kamerki, dlatego że no po prostu nie byłoby mnie widać, bo był mikrofon, musiałbym sobie kupić specjalne te. Zakładam moje słuchaweczki i przenosimy się już na pulpit, a więc... Więc już jestem, teraz włączamy Audacity, program do nagrywania, mi się już właśnie nagrywa. Ustawiam sobie tutaj potrzebne nam rzeczy, dodajemy. OK i chyba się przestało nagrywać. I tak, dobrze nagrywa się. Wchodzimy w tu, dodaj przechwytywanie okna. Całkowicie przypadkowo dajemy OK. Jak widzicie, zaraz nam będzie przechwytywać okno tutaj z Twitchem, co będzie nam tutaj na temat, będzie właśnie odcinek na temat Twitcha, ale teraz przenosimy się tutaj do naszego Audacity. Ustawiamy sobie mikrofon, dajemy Reds i próbujemy, jakby to będzie wyglądało, jak nasz głos chodzi. No w moim przypadku jest to dobrze, bo wychodzi prawie ponad skalę, z czego bardzo się cieszę. Dobrze, zatrzymujemy i teraz zrobimy tak, że będzie chwila ciszy i dopiero teraz mówimy, żeby było takie coś. To możecie mieć schowane na przykład na drugim monitorze. Ja jeszcze niestety nie mam tego drugiego monitoru, muszę sobie go dokupić. Ale mniejsza. I zostawiacie takie miejsce, ponieważ jest ono potrzebne w późniejszej obróbce, w usuwaniu szumów. I na przykład jak zrobię teraz tak, i teraz zrobię tak, to już widzicie, jest tak zrobione, że tego nie widać. No i powinno być git, ale co jest tutaj, to troszeczkę odgłośnie. I teraz... I dopiero teraz mówimy. Słyszycie na pewno. Dobrze, a więc to w Audacity to jest tyle. Nagrywamy oczywiście, bla bla bla, no teraz nagrywam. Wchodzimy tu, nagrywamy, nie, już super wszystko, co trzeba robić i tym podobne. Tam bla 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 bla, no i tym podobne. Dobrze, no i co teraz? Kiedy mamy już tutaj nasz utwór i tym podobne,
No, pasowałoby go tutaj zmontować, nie? A więc widzimy się już za chwileczkę, kiedy tutaj ponagrywam różne jakieś takie krótkie ścinki, żeby to wam pokazać, jak to się złącza i jak to dalej jest. A więc widzimy się już za chwilę. Więc jestem, teraz musimy, teraz obrabiam tutaj cały. Otóż to dźwięk, jaki mam tutaj na filmie. Film przed chwilą nagrałem, on także wam się pojawi na kanale. Teraz tak, dajemy efekty, usuwanie szumu, ponieważ jednak szumy się pojawią w moim nagraniu. No, takie na przykład moje oddychanie, wzdychanie, telewizor, który działa tutaj w tle, ponieważ no, lubię nagrywać podczas telewizora. Dlatego tak często się zacinam. Ale, no, trudno. Hej, cześć, siemeczko, ludzka, jestem adaptera. Dobra, jak widzicie, nagrywa się. Jeszcze czymś się głos nagrywa mój, tak, nagrywa się mój głos, z czego się bardzo cieszę. I to by było tyle, bo nie robiłem tutaj żadnych cięć i tym podobnych. A najwyżej to wszystko wyjdzie w praniu, kiedy będę tutaj już to wszystko parował. A więc tak, dobra, to zatrzymajmy, dajmy plik, eksportuj. Nazwijmy sobie to jakoś. Wiem, że piszę jakieś tam, w ogóle wciskam randomowe przyciski, ale ja nie chcę mi się wymyślić po prostu nazw na to wszystko. No, trudno, nie? Teraz tak, to mi się nagrywa. I teraz tak, będzie nam potrzebny program Presser Free MP4 tu AV Converter 1.9 czy jakiś tam kolwiek. Ustawiam rozdzielczość filmu, jaki tutaj będzie mi potrzebny. I resztę niczym się nie bawię. To jest, to nie. Tu jest nasz film. To wam schowam, bo wam będzie przeszkadzać. I tu jest nasz film. Ale ten film jest. Nie. Sorry, pomyliłem filmy. To nie ten. Bo tu mam tego za dużo, teraz to musi iść tu, dobra. I to są te filmy. Fakt faktem jest dwa, ponieważ w pewnym momencie przycisnąłem i przerwało mi się nagrywanie, ale nic się nie stało. Ale więc teraz tak, kopiujemy te dwa, znaczy zabieramy te dwa pliki, dajemy tutaj, wszystko jest już poustawiane, dajemy konwertuj i to nam się musi skonwertować, ponieważ OBS nagrywa w formacie MP4, no i musiałem tutaj sobie znaleźć taki oto tutaj program, który będzie to konwertował na tutaj AVI i tym podobne. A więc tak, nie panel sterowania, tylko to było dokumenty i to było. Nie, to nie było jednak dokumenty, zapomniałem już sobie. Teraz tak, to było mój komputer i to było zapisane bodajże tu i tu. I to było chyba to siódmy, który dzisiaj jest siódmy. To jest chyba kurde, nie wiem, który się teraz przesyła. 1448, 1448, 1448, 20, czyli ten się teraz przesyła, a ten już jest. I teraz odpalamy Camtasia Studio. Czekamy, aż się odpali. No, chwilkę. Chyba mi się już okres testowy nawet skończył. Jeszcze sobie nie kupiłem tej Camtasia Studio, niestety. Ale teraz zobaczymy. Gorzej będzie, jak mi się okres testowy skończył. Dalej. Ale to online. Dobrze, a więc widzimy się już za chwilkę, kiedy tutaj zakupię mojego Keya i no, do zobaczenia za chwilkę, a więc budam. Więc już jestem, mam tutaj zakupionego już Camtasia Studio. Teraz już nam się to wszystko skonwertowało. Dajemy import. Aha, dobra. Znaczy ja to zrobię w inny sposób. Ja sobie to zimportuję tak, że sobie to po prostu przeciągnę. Teraz tu 20 to jest to. Teraz jeszcze audio.
Muzykę w tle wam nie mogę pokazać, bo to jest takie, no wiecie, prawa autorskie, żartowałem. Nie, po prostu wam teraz tej muzyki nie mogę pokazać. Hej, cześć, Rozumiem. siemeczkowska, jestem Adaptero, a dziś pokażę wam. Hej, cześć, siemeczkowska, Czekajcie, jestem muszę przesłuchać, bo... Adaptero, a dziś pokażę wam. Bo tu mnie się coś nie podoba. Bo... Aha, no dobra, no to, czyli to nie to. No to chyba to. Kolska, jestem adaptero, a... Dobra, to jest to, czyli niepotrzebnie konwertowałem jakiś tam plik, ale... Dobra, niech on będzie. Hej, Kolska, cześć, jestem siemeczko. adaptero. Teraz jak to A mu... jestem adaptero, jak... a... No, już mnie będą przekrzykiwać, słyszycie. Ale specjalnie tutaj w programie ustawieniu, tutaj jak widzicie, jest ustawione... tutaj... Tutaj i nie ma tutaj. Jest ustawione. Czekajcie. A dziś pokażę wam, może troszkę za Jak zrobić. głośno, Jak troszeczkę troszeczkę za głośno, za głośno, za głośno. ustawić sobie. Dobra. I po to jest ustawione, żebym mógł to łatwo synchronizować. Teraz tu musimy przejść na sam koniuszek. Musimy zobaczyć, o co Do chodzi. zobaczenia, cześć. Na razie. I teraz mój film już się kończy tutaj, bo. Po prostu go obciąłem w tym miejscu na tutaj, nie wiem po co pokazuję ręką, ale niech będzie. Obciąłem go tutaj w miejscu, kiedy już skończyłem nagrywać to audio, obciąłem i przez to mogę ładnie odciąć tutaj mogę odciąć mogę co to ma być? Czemu ja tego nie mogę wysłać? Dobra, musimy pogrzebać trochę w koszu, bo wiem, że to wyrzucałem ostatnio. I tu jest to. Chyba to jest to. To chyba tak. Dobra, importujemy to teraz. Tylko musicie teraz pamiętać, iż tutaj Camtasia Studio to nie zostanie, że iż Camtasia Studio przyjmuje pliki tylko i wyłącznie w formacie AVI, no i jeszcze tam pod formaty, a więc MP4 nie będzie tutaj działało, będzie niesprawne, no i no jest problem. Wiecie co, ja tutaj sobie pcnę to, ale to ja tego nie mogę rozciągnąć, to nie, to muszę znaleźć inne wideo, ale widzieliście, że w koszu jest tyle tego. Więc zobaczycie, jak u mnie wygląda. To powinno być to. To jest w jakim formacie? Właściwości. Kurde, to jest w formacie MP4, to nie. Musimy znaleźć. Muszę teraz właśnie znaleźć. Jak. Czekajcie. Uj, gdzie ja teraz to znajdę, to. Kurde, wieki minął. Mino, kurde, co ja gadam? Mino, zaraz wieki mino. Właści. To też jest MP4? Nie, przecież. Któryś był po konwertacji i. To chyba, nie? Nie, dzisiaj nie przyjmuję. Jest tutaj trochę dużo szperania, teraz muszę poszperać. To nie. To nie, link, bla. No właśnie, ja wam nie będę tutaj robił cięć, żebyście widzieli wszystko, jak wygląda tutaj z moich oczu patrzenie na to i jak wygląda po prostu przemienianie tego wszystkiego, ponieważ wiem, że u mnie wygląda tak, że szukam tego 3 godziny, nie znajduję tego i tak dalej szukam i szukam i szukam. No ale niestety, no, pokazuję wam, jak to wygląda centralnie z moich oczu. Teraz jeszcze tylko tak. Szukam najciekawszego momentu w tym otóż to wideo. Ściszamy je sobie. Tam piosenka jakaś jest i bla bla bla. Chcę, żeby mi się tutaj ten takie
Jak oglądaliście ostatni odcinek, tutaj będziecie wiedzieć, o co chodzi. Tylko żeby było w innym tym, w innym. Ale żeby było jeszcze kolorowe. O tu. Kiedy to się zaczyna? W którym miejscu to się zaczyna? Żeby to tak, wiecie, fajnie wyglądało, nie? Teraz jak to obetnimy, to damy tu. Wow, 20 minut, no to słek w ogóle. Dobra, jak widzicie teraz, to będziemy przyspieszać, a więc... edit audio, nie, może nie edit audio, click speed. I teraz 300. I obcinamy to tutaj, do tego momentu, żeby to wyglądało jakoś tak. Teraz musimy to wszystko tak ładnie ściąć do odpowiednich rozmiarów, co jest stosunkowo, no, trudne, ponieważ ramka jest zrobiona pod film, który robimy jako szablonowo, no więc jest A więc do problem. zobaczenia. Cześć. Na razie. Dobrze, jak to wygląda? No, jakoś wygląda. Tu wiem, że to zacina, ponieważ tutaj... teraz mi pewnie źle słyszycie, ale tego nie mogę zmieniać. Wiem, że tam zacina i tym podobne. No, ale... no już nic na to nie poradzę. Tego filmu nie montuję, ponieważ nie było tutaj żadnych cięć, ponieważ był to ważny film i nie jest on przeze mnie zmontowany. I tutaj dajemy udostępnij przez... przez tutaj Camtasia Studio. To będę musiał zasłonić, żebyście nie widzieli. Ale w sumie jeszcze musicie... nie, jeszcze, dobra. A więc to będzie film, to będzie o jak ustawić Twitcha lądu. Dobrze, a więc jeszcze tutaj musimy myśleć caps. Przepraszam, że się oj, zaraz kichał. Dobrze, a jak mówiłem, więc nie zatrzymuję, więc no, niech będzie. Kamerki nie dałem, bo już mi się wyładowała bateria, więc... zajebisty film. Hashtag... no może, dobra, nie będzie żadnych hashtagów. To będzie edukacyjny, publiczny. No i teraz czekamy, aż mi się to... tutaj prześlę. Coś tak czuję, że będę miał strasznie, ależ to strasznie dużo montowania. Jeszcze jestem bardzo niezadowolony, bo nie lubię montować. No ale żebyście mieli to wszystko miód malina zrobione, więc wiecie. No trudno. A więc dobra, widzimy się już za chwileczkę, kiedy to nam się po prostu tutaj wyrenderuje, wyśle i jak będę już dodawał adnotacje. A więc widzimy się już za chwilę. Dobrze, więc kiedy teraz nam się przysyła tutaj render mi Dobra, więc tak nam już się przysyła. Czas coś porobić, a więc pokażę wam co robię, a więc. Dobrze, więc prosi o siostrę, ponieważ muszę po nią iść, ja zapomniałem. Tak mi pochłonęło nagrywanie, a więc idę po siostrę. I widzimy się już za chwilę, a więc psz. Skrzynce pusto, czemuż to? Dobrze, jestem już tutaj w domu i idę przed kompa montować silnik. A więc są sweet niebo, ziemia, a ja idę montować, a więc.
Dobrze, a więc już jestem i nie widać mnie, co się dzieje. Dobrze, widać mnie. Dobrze, a więc jak widzicie, już się pojawił tutaj ten. Otóż to. Nic nie widzieliście. Muszę teraz skopiować, dobrze wkleić. I jak widzicie, jest już tutaj. Jestem adaptero, a dziś mój film. Dobra, to sobie zamknijmy, ale. Halo. Kurde, cicho. Dobra. Tak, dajmy teraz adnotację. Musimy dodać adnotację. Nie to. Adnotację. I dodajemy teraz adnotację w ostatnich sekundeczkach tutaj filmu. W momentach, kiedy to się po prostu włącza. Przybliżmy to sobie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Chodź tu. Dobra, chodź tu jeszcze. Dobra. Teraz. Dobra, a więc do zobaczenia. Cześć. Na razie. Dobrze. Tu jak widzicie już dodajemy adnotację. Dymek. Dobra. Teraz to. Link. I tu musimy dodać mój kanał, a więc to unsuba dostałem. Dobra, teraz otwórzmy to, żeby było otworzone w nowym oknie. Dalej, teraz Instagram. I teraz to jest tak, jak to było http://instagram.com. I teraz dobra, otwórz w nowym oknie. I teraz jeszcze jedną tutaj, jeszcze jedną annotation do Facebooka. Dobra, link i Facebooka niestety nie pamiętam, ale teraz nie włączę wam tutaj mojego Facebooka, ponieważ musiałbym go rozłączać i albo tutaj zamalować jak wygląda tutaj znajomych, więc przełączam teraz na to. Teraz kopiujemy linka. Dobra, teraz dobra, już ok, otwórz w nowym tym. No i teraz damy tak, zapisz, opublikuj. I wygląda to mniej więcej tak. Dobra. Wygląda to jak ok. Dobrze, no dobra, w tym już się będę kiedy indziej bawił. A więc tak wyglądały tutaj moje tutaj przesyłanie, znaczy nie tyle przesyłanie, co jak tak wyglądało właśnie moje nagrywanie. Zobaczyliście to od samego początku do samego końca, a więc mam nadzieję, że wam się podobało. Tak, nie zapomnijcie łapki w górę. Dzięki za oglądanie, cześć, na razie.